Dzień dobry, nazywam się Magdalena Czernecka. Na co dzień jestem psychologiem. W wolnych chwilach zajmuję się makramą. To doskonały sposób na zrelaksowanie się i wyciszenie. W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić brelok do kluczy. W tym celu bierzemy 4 podwójne sznurki i każdy z nich zawiązujemy na kółeczku węzłem szczytowym. Następnie na każdych 4 sznurkach wiążemy węzeł płaski, zwany inaczej podstawowym. Dalszy etap breloka będzie robiony węzłem żebrowym. Aby lepiej to zobaczyć, pokażę na grubszych sznurkach. Węzły żebrowe wiążemy na 4 sznurkach. Sznurkami wiodącymi są 2 środkowe sznurki. Na 4 środkowych sznurkach wiążemy węzeł podstawowy. Następnie wiążemy te same węzły podstawowe na 4 sznurkach z prawej strony i na 4 sznurkach z lewej strony.
A teraz zakończenie węzłem rybackim. Polega on na dołożeniu sznurka, z którego tworzymy zakończenie. Sznurek zaplatamy w stronę pętelki. Tak długo ciągniemy, aż poczujemy, że węzeł wchodzi pod obwiązane sznurki. Dziękuję bardzo za uwagę.